Zastanawialiście się kiedyś, z jak wieloma wpływowymi ludźmi do czynienia ma ogrodnik? Zakładam, że nie. I to jest błąd, bo warto jest znać ogrodnika, bo ogrodnik wbrew pozorom zna bardzo wiele wpływowych ludzi. W grupie takich wpływowych osób znajdą się m.in. prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, lekarze, ale również gangsterzy czy księża. Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Także lepiej z ogrodnikiem nie zadzierajcie. Ale jeśli jednak wam się zdarzy nawiązać kontakt z jakimś ogrodnikiem, to wiedzcie, że możecie liczyć na jego pomoc. Ale nie tylko z takimi ludźmi mam do czynienia. Zdarza się, że również piszecie do mnie wy. Nie mam kiedy odpisywać na korespondencję. Tych wiadomości jest całkiem sporo. Nie tylko mailowych, ale również na mediach społecznościowych. I właśnie tym materiałem rozpoczniemy sobie serię filmów, w których będę opowiadał wasze historie. Historia naszego widza będzie podzielona na dwa osobne filmy. Ten, który oglądacie właśnie teraz, oraz materiał, który pojawi się później, czyli już bliżej końca, albo już w ogóle fajrant całej realizacji. Dlaczego na dwie części? Rozwój całej sytuacji zależy od tego, jakie postępy będzie czynił nasz widz. W każdym razie, ja w międzyczasie instruowałem widza, co i jak powinien realizować i cały czas jesteśmy w kontakcie, dlatego chcąc z wami podzielić się jego historią, stwierdziłem, że przygotuję już dla was pierwszy materiał, a w przyszłości będą pojawiały się kolejne. Także zobaczcie, z czym nasz widz miał do czynienia. Natrafiłem na pana kanał na YouTube podczas szukania rozwiązań problemu. Proszę o poradę, o ile to możliwe. Zakupiłem nieruchomość pod miastem. Niestety, nie mam bramy wjazdowej do ogrodu. Jedyny dostęp do ogrodu prowadzi przez okno tarasowe, ponieważ jest to środkowy segment. A sąsiedzi ze skrajnych segmentów już zagospodarowali sobie ogród na długo, zanim ja zlądowałem pod tym adresem. Chcąc usunąć nadmiar wody z działki gliniastej, zacząłem kopać ręcznie drenaż, aby odwodnić działkę. Niestety, problem polega na tym, że wykopałem dół na 2 metry głębokości, a tam ciągle jest glina lub ił i żadnego piachu lub czegoś częściowo przepuszczalnego. Chyba tam nikt nigdy nie widział. Tak więc kopanie głębsze praktycznie nie ma już sensu. Studnia chłonna to nie będzie. Raczej zbiornik retencyjny z rewizją. Działka wygląda po każdym większym deszczu, tak jak na załączonym zdjęciu. Chcąc cokolwiek robić, zaczynam od wypompowywania potężnej ilości wody przez dom. Tak więc, czy jedynym ratunkiem jest tylko i wyłącznie wymieszanie tego, co mam z piaskiem, aby zwiększyć chłonność podłoża? Ogród ma 85 metrów kwadratowych. Jednakże jestem skazany na jeżdżenie taczką przez wykończone mieszkanie, co z pewnością spowoduje zniszczenia lub noszenie piachu, ziemi w workach budowlanych. No ale co zrobić? Uprzejmie proszę o poradę, ile ton piasku, ziemi należałoby nawieźć? Czy może jest jakiś inny sposób? Kobieta mi płacze, że miał być raj, a będzie koszmar. Czy miałby pan jakąkolwiek radę dla mnie? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź, bo aktualnie jestem na skraju załamania. I co pomyśleliście? Ma chłop przejeba... No tak, ale chłopa nie można zostawić z takim problemem. No dobra, ale usystematyzujmy sobie całą sytuację, żebyśmy mieli jasny pogląd na to, z czym tak naprawdę nasz widz ma do czynienia i jak możemy mu pomóc. Wiemy już, że działka naszego widza no do ogromnych nie należy. Nie da się ukryć, że mała działka jest bardzo wygodna, ale niestety zostawia nam bardzo mały margines na działania. No i właśnie tutaj mamy taki przypadek. Dobra, powiedzmy, że wielkość nie gra roli. Ochujałeś! Wiemy tutaj, że mamy 85 metrów kwadratowych do dyspozycji. Paradoksalnie to jest bardzo dobra wiadomość, że mamy tylko tyle metrów, ponieważ da się to ogarnąć bez konieczności zaangażowania cięższego sprzętu. No i tu się pojawia kolejna kwestia. Większego, cięższego sprzętu za cholerę nie będziemy mogli tutaj wykorzystać. Ponieważ jedyne wejście na ogród jest tylko i wyłącznie przez mieszkanie. Ale może się uda gdzieś przez płot. No to pojawia się kolejna kwestia, której przeskoczyć się nie da. No chyba, że macie tak głęboką kieszeń, że wykorzystanie śmigłowca do tego, żeby przewieźć wam wszystko, co jest potrzebne, nie jest żadnym problemem. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Działka z każdej strony otoczona jest sąsiadami. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? I nie ma fizycznej możliwości, aby dostać się tam w jakiś inny sposób, niż tylko przechodząc przez wnętrze mieszkania.
Okej, wiemy już jaka jest powierzchnia, jak się do niej dostać. A w czym dokładnie leży problem? No w tej cholernej glinie. Nasz nieszczęsny widz ma ten problem, że jego działka nie dość, że jest wiecznie zalewana przez sąsiadów, to jeszcze jest na glinie, więc woda bardzo długo stamtąd uchodzi. A jak już zejdzie, to nadal zostaje błoto, które wiecznie wnosi się do domu, a dopóki nie przesnie, nie można nic tam działać. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, idź pan w chuj. Kolejną negatywną sprawą jest to, że niestety rynna, która de facto tutaj jest przy każdym mieszkaniu indywidualnie, powoduje, że spływająca woda dodatkowo jeszcze zalewa nam ogród. Więc trzeba te wszystkie czynniki spróbować zniwelować i dopiero wtedy będzie można rozpocząć jakiekolwiek prace. Dobra, i od razu w tym miejscu pytanie do was. Jakie rozwiązania wy zastosowalibyście w tym przypadku? Co zrobilibyście, gdybyście byli na miejscu naszego widza, żeby rozwiązać ten problem? To nie jest rozwiązanie. Zostawcie to sobie. Wiecie, takie rady to nie rady. Nie, sprzedaż mieszkania z działką to nie jest rozwiązanie. No dobra, tak poważnie, jakie rozwiązania byście tutaj widzieli? Ja miałem od razu kilka pomysłów i jednym z tych moich genialnych rozwiązań było, do tego jeszcze przejdziemy. Tutaj nasz widz wspominał o tym, że już kopał jakieś rowy. Więc pomyślałem, że warto by było wykorzystać już istniejące rowy, żeby rozprowadzić wodę deszczową właśnie w grunt, czyli w ten sam sposób, jaki możecie zobaczyć tu. Dokładnie taką instalację rozsączeniową zrobić, dodatkowo wyposażoną w studzienkę rewizyjną, która będzie takim wentylem bezpieczeństwa, z którego ewentualny nadmiar wody będzie się wylewał gdzieś już w zaplanowanym przez nas miejscu, a nie rozpoczynał się przy samym tarasie. Kolejnym rozwiązaniem, które tutaj nasz widz brał pod uwagę, było zmieszanie tej gliny, która już jest, z piaskiem. I oczywiście to nie jest złe rozwiązanie, ale w tym przypadku mamy jeszcze deficyt gruntu, w związku z czym ten grunt i tak trzeba podnieść. A skoro i tak trzeba to podnieść, no to najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie co? Wysypać tam piasek i zasypać na wierzchu docelową warstwą ziemi. A tak w ogóle to prawie cała działka będzie zbiornikiem na deszczówkę. Z tego względu, że nasz widz obawia się niestety tego, że od sąsiadów również będzie zalewany. W związku z tym, żeby zapobiegać takiej sytuacji, że po prostu utonie w czyjejś deszczówce, przewymiarował trochę instalację po to, żeby mieć większy margines i większy zapas miejsca na tą nieszczęsną wodę deszczową. I w tym miejscu musimy niestety zakończyć nasz film, ponieważ prace jeszcze w tym ogrodzie trwają. Jakie będą efekty? Dowiemy się za jakiś czas. W każdym razie spodziewajcie się części drugiej. Właściciel nabrał wiatru w żagle i zauważył światełko w tunelu, że jednak z tego gówna da się wybrnąć. Tutaj bagno. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jak zakończy się to przedsięwzięcie, koniecznie zasubskrybujcie kanał, polajkujcie ten film i udostępnijcie. Niech się niesie, żeby nas było jak najwięcej, a tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!